Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry Armored Warfare i dzisiaj omówimy sobie M60 Patton. Pojazd znajdujący się na trzecim poziomie w grze Armored Warfare. Jest to pojazd, jeden z pojazdów rodziny M60, którym się spotkamy w grze Armored Warfare. Jest to też pierwsza wersja seryjnie produkowana tego pojazdu. Pomiędzy rokiem 1959 a 1962 prototyp tego pojazdu 1957. I te pojazdy miały powstać jako pojazdy, które były w stanie zwalczyć każdy nowy radziecki pojazd. Wiedziano, że Rosjanie pracują nad nowym czołgiem i stwierdzono, że po prostu Amerykanie też potrzebują nowego pojazdu, który będzie skuteczniejszy niż M48 Patton. Jednak ostatecznie w sumie rozwinięto koncepcję z M48 Patton. Jednak mimo tego czołg ten nieco się zmienił. Był to czołg znacznie lepiej uzbrojony w armatę M68 kalibru 105 mm. Można z niej wystrzeliwać przeróżną amunicją, przez co ten pojazd ma naprawdę dużą siłę ognia. Jeśli chodzi o mobilność, to jest ona naprawdę przyzwoita. Maksymalna prędkość 50 km na drodze. Pojazd jednak mimo tego porusza się żwawo i naprawdę jest przyjemny w rozgrywce, więc jest to pojazd naprawdę fajny pod tym względem. Na opancerzenie też nie możemy narzekać. Mamy tutaj opancerzenie stalowe na kadłubie 112 mm. Ono jest bardzo, bardzo mocno nachylone, natomiast na wieży 186 mm, więc naprawdę ten pancerz daje sobie radę. Na trzecich poziomach jest on, mi się wydaje, całkowicie wystarczający. Jeśli chodzi o ilość wyprodukowanych pojazdów, to mamy 2205 wyprodukowanych czołgów tej wersji. Te pojazdy zaraz po wprowadzeniu na uzbrojenie wysłano do najbardziej zagrożonych miejsc, czyli do zachodnich Niemiec, gdzie miały straszyć i nie dopuścić do ewentualnej inwazji ze strony Związku Radzieckiego, i do Korei Południowej, tam miały trzymać na dystans Koreę Północną. Więc te pojazdy były naprawdę skutecznymi pojazdami, które skutecznie straszyły przeciwnika. Później oczywiście kolejne wersje otrzymywały ulepszenia w stosunku do podstawowej wersji, która zresztą na samym początku dysponowała taką samą praktycznie elektroniką jak M48A2C. Jednak miała już usprawniony system kontroli wieży. Ponadto od 1962 roku wyposażono ten pojazd w reflektor ANVSS1V1. Ten reflektor mógł wytwarzać światło zarówno widzialne, jak i podczerwone, przez co załoga mogła po prostu lepiej kierować ogniem, lepiej wykorzystać ten pojazd w każdych warunkach, więc jak najbardziej przydatna rzecz. Z drugiej strony, w warunkach bojowych ten reflektor mógł być dość łatwo uszkodzony lub też zniszczony, jednak ten pojazd był tak wyposażony i tak uzbrojony, że to on miał pierwszy oddawać strzał na polu bitwy i ten strzał miał być pierwszym i ostatnim strzałem oddanym w konkretnego przeciwnika, dlatego że był to pojazd naprawdę dobrze uzbrojony. Ta armata była celna oraz zapewniała świetną siłę ognia dzięki możliwości zastosowania przeróżnej amunicji. To również mamy uwzględnione w grze Armored Warfare. Mamy plastyczny materiał wybuchowy, penetracja 210 mm, obrażenia 355, ale jeszcze lepszy moim zdaniem jest pocisk HIT, to jest przeciwpancerny pocisk odłamkowo burzący, czyli pocisk kumulacyjny, penetracja 300 mm, i obrażenia 360. Taka penetracja wystarczy na większość pojazdów tych poziomów, trzeciego, czwartego, więc naprawdę dysponujemy fantastyczną siłą ognia. Oczywiście mamy również pociski podkalibrowe z odrzucanym sabotem i one mają penetrację ze 100 metrów 275 mm, natomiast z 1234 mm, obrażenia 350. Czyli w sumie najmniejsze, jednak mi się wydaje, to są całkiem solidne na sam początek pociski. Mamy również lepsze pociski podkalibrowe. One przebijają ze 100 metrów 258 mm, natomiast z 1243 mm. Obrażenia natomiast wynoszą 355 uszkodzeń, więc naprawdę spoko. Zaraz też pokażę ten pojazd w bitwie, bo naprawdę jest to, mi się wydaje, przyjemna konstrukcja. Jesteśmy już w bitwie. Bitwa mi się wydaje wyszła nawet spoko. Mi się wydaje, że jest to zasługa między innymi bardzo dobrej armaty M68 kalibru 105 mm. Dlatego, że jest ta armata naprawdę celna, jest to naprawdę skuteczna armata.
Ta armata M68 jest wersją brytyjskiej armaty Royal Ordnance L7 i jest naprawdę, mi się wydaje, skuteczna i udana armata, która zapewnia nam naprawdę dobrą siłę ognia. Również możemy celnie strzelać w ruchu, aczkolwiek czasami lepiej jest zatrzymać się i nieco przymierzyć. Jednak mi się wydaje, pudła zdarzają się naprawdę rzadko, ta armata radzi sobie świetnie. Kiedy stoimy, strzelamy, no to wręcz bez większego problemu jesteśmy w stanie trafiać naprawdę małe punkty w czołgach przeciwników. Jeśli chodzi o pancerz, to mi się wydaje, on jest całkiem skuteczny. Na trójkach się on całkowicie sprawdza, jest wystarczający. Tą ochronę możemy zaliczyć raczej do tych solidnych. Ponadto pojazd jest nawet mobilny, on nie ma problemów z rozpędzeniem się. Ten pojazd naprawdę przyjemny pod tym względem. Na pewno nie pozostaniemy w tyle, na pewno to my będziemy pojazdem, który wyznacza kierunek szturmu, więc na pewno ten pojazd pod tym względem rewelacyjny i przyjemny, dlatego że po prostu jest zbiorem naprawdę dobrych cech, świetnie spisuje się na polu bitwy. Zresztą jak w rzeczywistości, późniejsze jego wersje pomimo lat nadal pozostawały skuteczne. To jest podstawowa wersja, owszem, ale później w drzewku możemy wybadać późniejsze wersje Patona i również tą dość interesującą wersję A2. Ale również potem badamy właśnie M1 Abrams, więc jak najbardziej się opłaca ten pojazd wybadać, dlatego że no, później idziemy na naprawdę skutecznych i nowoczesnych pojazdów, a ten pojazd na swoich poziomach również jest nowoczesny, na pewno jest to pojazd przyjemny. Oczywiście jeśli staniemy do wroga tyłem, to nas przebije, ale poza tym raczej strzały w przód, zwłaszcza górna płyta kadłuba oraz przód wieży, jak najbardziej są nieskuteczne. Ten pojazd jest naprawdę dobrze chroniony. Sami natomiast jesteśmy w wielu sytuacjach w stanie bez większego problemu przebić wroga, więc jest to naprawdę moim zdaniem przyjemny pojazd. Sprawdza się naprawdę dobrze, zresztą te pojazdy, te czołgi M60, które trafiły na początku do Niemiec, później trafiły do Izraela i tam nieco zmodernizowane również się sprawdzały, więc jak najbardziej tutaj mamy dowód na skuteczność Patona. Ta skuteczność wynikała z możliwości modyfikowania pojazdu oraz możliwości stosowania różnego rodzaju amunicji. Amunicja kumulacyjna jest bardzo skuteczna przeciwko pancerzowi stalowemu. To samo tyczy się amunicji odkształcalnej, więc ta amunicja naprawdę zwiększa naszą siłę ognia. Ponadto nie mamy spadku penetracji wraz z odległością, więc jest to naprawdę pozytywna cecha tej amunicji. A z tak celnym działem aż prosi się o oddawanie strzałów z daleka, chociaż nawet walka w zwarciu potrafi być dobrym rozwiązaniem dla tego pojazdu. Ponadto szybkostrzelność tego pojazdu moim zdaniem jest naprawdę dobra, nie ładujemy naprawdę długo, to jest dosłownie chwila i już jesteśmy gotowi do oddania kolejnego strzału, więc jest to naprawdę fajna sprawa, bo zadajemy naprawdę potężne uszkodzenia, nie tylko od strzału, ale również ogólnie te uszkodzenia są naprawdę, naprawdę spore. Plus dysponujemy zasłoną dymną, co też jest fajną sprawą, pozwala nam to na chwilę oddechu podczas walki na nieduże odległości. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie o M60 Patton. Czy graliście tym pojazdem w innych grach? Czy graliście tym pojazdem w grze Armored Warfare? Jak wam się ten pojazd podobał? Z mojej strony to tyle. Jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!